Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was Q&A. Pytania mogliście mi zadawać na Snapchacie lub na filmikach, pod filmikami. Zadawaliście mi takie pytania, które się powtarzały. Chcę teraz i tutaj na nie odpowiedzieć i żeby już nie było zbędnych komentarzy. Ja tak na wstępu filmiku powiem Wam, bo dręczą mnie te pytania, ile mam lat i jak mam na imię. Mam na imię Amelia, Amelka, nie na imię Melania, mam na imię Amelka i mam 9 lat, a 25 lutego, zapamiętajcie, skończę 10 lat już niedługo, wow, super. Jaka jest Twoja ulubiona bajka Disneya? Ja, jako osoba taka, która jest w takim wieku 9-10 lat, oglądam tak bajki Disneya. Nie mam ulubionej, chociaż dużo znam, jak byłam mniejsza. Chodziłam często do kina też, na bajki Disneya. I było to, wiem, że jakieś księżniczki. Ja też, oprócz Disneya, lubiłam też bardzo takie księżniczki. Lubiłam bardzo filmy o księżniczkach i takie bardzo przygodowe, takie kolorowe, że takie super moce. No. I nie pamiętam tytułów. Wszystkie bajki Disneya, jak byłam mała, raczej oglądałam, bo nie byłam dzieckiem, który też tak siedzi ciągle przed telewizorem i oglądał bajki, ale na pewno jakoś tam przy okazji oglądałam wszystkie bajki Disneya, bo raczej te bajki tak częściej leciały w telewizji niż teraz, bo teraz częściej bardziej coś oglądam na telefonie, bo teraz jak mam w telewizorze, to no mniej jest tych bajki, bardziej seriale jakieś takie typu na przykład SpongeBob Kanciaste Porty. Drugie pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości? Nie planowałam na razie, ale moje takie, można by powiedzieć, troszeczkę takie moje marzenia, albo nie marzenia, tylko takie moje pasje, które na razie mogłabym kontynuować i mogłabym w zawodzie nawet takim pracować, to jest aktorstwo. Wiąże to na pewno troszeczkę z aktorstwem, bym na pewno może troszeczkę połączę. Nie wiem, jak to wyjdzie za kilka lat, bo jestem jeszcze mała i nie wiążę jakoś z tym bardzo takiego, nie jestem zaplanowanym, mam przyszłość. Troszeczkę może z tańczeniem, ale no nie za bardzo, ale bardziej z tym aktorstwem, no z kręceniem filmików. Nie mówię, że z YouTube'em aktualnie, ale może coś podobnego. Czy masz plany na ferie? Nie mam planów na ferie, znaczy wiem, że gdzieś tam pojadę, ale nie jest to jeszcze tak do końca, że tam gdzieś w góry albo na narty. No, wiecie, jeszcze nie zaplanowany, bo u mnie jeszcze troszeczkę do ferii czasu jest. Czy umiesz jeździć na nartach? Umiem jeździć tylko rekreacyjnie, nie jakoś wyczynowo. No, to jest dla mnie tylko i jakoś z nartami. Lubię narty, ale nie jest to mój ulubiony sport. Wolisz nosić spodnie, spódnice czy sukienki? Najbardziej lubię nosić spodnie, ale czasami jest to spowodowane tym, że mam WF często i no, wiecie jak to jest z WF-iem, dużo osób też ma WF i ma ten sam problem, że nie, że tak jak ja, no więc spodnie najczęściej lubię i najczęściej się w nich dobrze czuję. Dalej, gdybyś musiała jeść do końca życia jedną potrawę lub rzecz, to co byś wybrała? Byłoby to bardzo trudne. Jedną rzecz? Nie, na pewno nie byłoby to coś takiego typu, co by było coś pożywnego, nie na przykład pizza, bo mi się to znudziło i było to straszne i zachorowała i był taki sen. Nie byłyby to na pewno lody albo jakieś cukierki. Woda też by nie była, bo bym z głodu. A ja mam urozmaiconą wiedzę, więc nie powiem jednej rzeczy. Znaczy ja w ogóle lubię dużo rzeczy, ale tak z obiadu to też słusznie. Znaczy, ja, każdy ma swoje jakieś potrawy i trzeba to uszanować jakby, że każdy lubi co tam. Ja lubię, tak szczerze, to lubię sushi, znaczy polubiłam od dawna lubię, ale no niby takie nietypowe, ale lubię. Gdybyś mogła wybrać tylko dwa kosmetyki, które by, to co by to było? Ja jestem osobą, która się nie maluje,
ani rzęs, ani brwi, ani nic, paznokci też, to by był tylko balsam do ust i może jakiś mały kremik. Tylko tyle. Albo krem do rąk, no. I to w ogóle są kosmetyki. Krem do rąk to taki mały kosmetyk. Czy byś chciała cofnąć czas? Nie, nie chciałabym cofnąć czasu. Tak mówiąc serio, chciałabym przyspieszyć czas. Twój ulubiony słodycz z Polski. Oj, słodycze nie jem, na pewno nie jem tych, nie jem takich ciastek, typu takich ciastek, wiecie, z opakowania. Jakoś mi nie spokoją. Jem tylko batoniki i cukierki i żelki. Nie jem ich w nadmiarze, znaczy nie mam ten słodycz. Nie jem też ich jakoś za dużo, nie jestem jakoś, wiecie, że codziennie chodzę do sklepu i patrzę, czy są jakieś nowe żelki, czy może większe mega paka albo milion złotych promocja na żelki. Nie. Znaczy jem tak jakoś raz i u mnie w domu są słodycze i ja wiem o tym, że one są trochę niezdrowe, czy niezdrowe. I już sama wiem, bo jeżeli... Znaczy ja to jej powiem swoje zdanie o słodyczach, bo różne osoby, proszę mnie tak nie odbierać, że ja mówię to do wszystkich, że... Tylko moje zdanie jest takie, że jak komuś się nie zabiera i ja na przykład mam je, to ja wiem i sama kieruję tym, że nie chcę mieć na przykład popsutych zębów. Ja w ogóle w całej mojej rodzinie nie mamy problemu z zębami, mi chodzi o próchnicę i takie, no, problemy głębsze. Są na pewno takie problemy, znaczy problemy, no, takie normalne słodycze, że jeżeli komuś się zabiera te słodycze, to wtedy on jest taki, wiecie, że zobaczy słodycze i dopiero teraz je, że on musi milion słodyczy. Jak to mówią, zakazany owoc smakuje najlepiej, więc ja nie mam zabieranych słodyczek. Nie mam zabieranych słodyczy i ja wiem sama, że one są niezdrowe i że będę miała po nich próchnicę. No i nie mam, znaczy nie podchodzę do nich tak bardzo, że codziennie ich jem, bo gdyby moi rodzice zauważyli, że jem je codziennie garściami, to by na pewno coś mi powiedzieli i wtedy to by było niepokojące, bo ja sama wiem o tym, że to jest niezdrowe, więc na pewno bym tak też nie robiła. No to już nie mówmy o słodyczach, bo schodzimy na temat, gdzie mnie wrzucili. Gdybyś miała okazję wyjechać na wycieczkę szkolną i miałabyś wybrać lodowisko, centrum handlowe i do kina, co byś wybrała? Wybrałabym na pewno nie na lodowisko, bo na lodowisko to mogę sobie pojechać, a jeżeli chodzi z klasą, ja wiem jak to z klasami bywa na wycieczkach, no i w kinach to te dzieci tak się pchają do tego popcornu. No i chyba do centrum handlowego, chociaż wiem jak to bywa. Ale nie wybrałabym nic, raczej tak do parku, tak żeby było świeże powietrze, żeby dzieci odetchnęły od szkoły, ale nie żeby się jadły jakieś popcorny i nachosy. Na jaki film chciałabyś pójść? Teraz akurat, w tym okresie, kiedy nagrywam ten filmik, nie mam filmu, na który chciałabym pójść do kina. No, jakoś teraz w kinach nie grają za dużo, znaczy w moim mieście akurat nie grają za dużo jakichś takich fajnych filmów. Znaczy, byłam na prawie wszystkich, albo oglądałam gdzieś, więc raczej dla dorosłych dużo grają, no i tak... No, tak niezbyt w tych kinach, teraz coś przed feriami im się... Może w ferie gdzieś pójdę, ale to jeszcze nie wiadomo, no. Więc ja jakoś w ogóle za filmach nie przepadam, ja wolę jakiś serial chyba, taki z odcinkami, no. Ulubiony lakier do paznokci, kolor zimowy. Ja nie maluję paznokci, ale jeżeli chodzi o na przykład dla dorosłych, polubiłam od tego czasu, kiedy dużo osób ma na paznokciach, też lubię syrenkę na paznokciach, tą sławną syrenkę w hybrydach, którą się na przykład robi, lub lubię takie złotko, czyli takie sylwestrowe kolory. Złote z czerwienią, złoto z czerwienią, złoto z różem, złoto z zielenią. I też bardzo mi się podobają na żelowych paznokciach, na żelach można by powiedzieć, te paznokcie, na te kolory. No i jakoś ja w ogóle nie jestem jakąś osobą, która zna się na tym wszystkim, więc przepraszam, jeżeli coś pomylę się albo powiem nie tak. Tak ogólnie to znam to z doświadczenia siostry troszeczkę i mamy, więc no.
kiedy następny filmik z tagu zwierzęcego? Dalej będą te filmiki, tylko jeden filmik planuję troszeczkę inny, nie tutaj na tym tle, tylko na dworze, z jednym tajemniczym członkiem rodziny, a niedługo chyba nawet po tym Q&A-u i po jeszcze jednym fajnym filmiku, to wstawi się z Kicią, którąś moją, no. Bo chcę tak przeplatać te filmiki, żeby nie było tak nudno. Jakie inne imię chciałabyś mieć? Tak, moje imię się podoba, czyli Amelia, nie Melania. Melania też jest ładne imię, ale rodzice mi dali Amelia, Mela. Nikomu się nie chce mówić Amelia, bo to tak... Amelia! Albo Amelka, Amelku, Amelciu, o. Rodzice mówią na mnie Amelciu na przykład. Albo Mela, czasami tak skrót. Mela! Jurka na przykład mówi Mela. No, a tak, no powiem, ja mówiłam na kiedyś na Jurkę Adzia, więc... Tak, wspomnienia. Czy nagrasz room tour? Powiedziałam już wam, to mnie bardzo dręczy to pytanie. Pod każdym filmikiem jest i na Snapchacie też się pojawiło. Nagram, ale szykuję dla was, nie chcę takiego room touru, to jest szafka, to jest biurko, to jest coś, to jest tamto. Chcę dla was taki nietypowy nagrać room tour, żeby... Nie chcę też się bardzo chwalić, także... Co ja mam takie łóżko z takiej firmy? Zobaczcie, ja mam taki wazanik, o. Nie, ja chcę nagrać na przykład za rok, żeby ten pokój wam pokazać od takiej strony, czy na przykład coś mi się sprawdziło, albo coś jest niefajne, albo coś fajniej wygląda, no. I takie rzeczy, no. Ale też, jeżeli będziecie chcieli, będzie pod jakimś, na przykład jak ktoś napisze komentarz, zrób coś, to będzie dużo lajków, to wtedy zrobię tam, gdzie nagrywam, w tym pokoju, znaczy studio? Ciągle robię to. Palce, palce, mogę je wygiąć i nie wracać do nich, dobra? Tam, gdzie nagrywam, ale nie na tym, nie będę tu, gdzie tu nagrywam, bo to jest takie zastępcze, ale... Zobaczycie, zobaczycie, zobaczycie. Zmiany się szykują. Tak. Jakiego masz iPhone 5S? Czy przyjaźnisz się z Martynką? Oczywiście. No, chodzimy do jednej klasy, więc jak tu się nie przyjaźni? Znaczy, nie przyjaźni się z nią tylko dlatego, że chodzimy jednej do klasy. Po prostu się przyjaźnimy. Czy Julka założy kanał? Może? To wszystko. Pa, pa. Pa, pa. To nie koniec. Dobra, kochani. Podwyższę się i kolejne pytanie bez cięć. Czy chcesz być taką youtuberką jak Banshee itp? Tak, ja nie chcę nikogo kopiować, a jeżeli chodzi o Banshee, to jej nie znam osobiście. Znaczy jej w ogóle tak nie znam, ale jeżeli chodzi o filmiki, to ją znam. Znaczy kilka razy ją oglądałam, znam ją też z kanału Zizi Games i z Szalonej Zuzi oraz Zizi... coś tam, już zapomniałam jego pierwszy kanał. Znam ją od zawsze, tak naprawdę. O Banshee nie mogę dużo powiedzieć, ale jeżeli chodzi o filmiki, to powiem, że jest sympatyczną osobą, tak mi się wydaje. Bardzo pozytywną. Nie znam jej tak dosłownie. Nie mogę o niej jej ocenić, ale myślę, że jak Banshee się poznał, to na pewno o niej może z nią coś nagram, albo po prostu Banshee wyrażę o niej opinię, a jeżeli chodzi o innych youtuberów, to nie chcę nikogo kopiować. Może czasami się wydawać, że kogoś kopiuję, ale to nie jest dosłownie kopiowanie, bo kopiowanie no nie jest fajną cechą. W ogóle kopiowanie to jest takie, wiecie, że nie ma się pomysłu na kanał. Na przykład jak ja z kogoś ściągnę na przykład typowo Banshee, powiedzmy, to wyjdzie, że ja nie mam pomysłu kanału. Zrobię na przykład serię Malinka. I czy to nie będzie podobne do serii, którą Banshee robiła? No będzie podobne. I no myślę, że ten, czyli Banshee nie jest też zadowolona. Jeżeli ktoś kogoś kopiuje, ten, który to stworzył od razu, nie czuje się najlepiej, bo to nie jest fajne uczucie, kiedy patrzysz na kanał, na przykład Banshee, powiedzmy, że jestem Banshee, patrzy na mój kanał, a tam Malinka, ulubieniec tego, no. Jakby to wyglądało, no to takie, no
niefajny jest i myślę, że kopiowanie to jest takie, no, nie ma się pomysłu na kanał. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to od razu widać, że kopiuje, bo nikt taki normalny, który ma pomysł na kanał, nie kopiuje. Tak ogólnie to dostałam taką wiadomość, taką bardzo szybką, o takiej jednej osoby, nie wiem nawet, nie znam tej osoby, ale dostałam od niej wiadomość taką prywatną, że jedna osoba próbuje być mną. No sprawdziłam z ciekawości o co chodzi, no i wiem, że nie będę tutaj nic mówić, ale no, jeżeli ta osoba tak chce, no to nie bronię, ale są tego skutki później na YouTubie, bo ja też wiem, bo rozmawiałam z jedną osobą, nie będę wam tutaj mówić z jaką, może wam troszeczkę znaną, i ona też mówiła, że są tego skutki i poza tym dużo osób już skończyło na tym źle, więc miejmy swoje pomysły, miejmy kreatywności, YouTube będzie wspaniałą rzeczą, a tak naprawdę internet to zło. Woda czy herbata? Woda. Jestem uzależniona od wody. Woda to moje życie i nie zamienię wody na żaden inny produkt. Woda to moja kochana przyjaciółka. No, można by powiedzieć, że oprócz Martynki to woda pod innym znaczeniem. Czy zrobisz moją poranna rutyna? Druga część. Zobaczyłam przy Lazy Day, że dużo osobom nie podoba się ten typ filmik. Wiem, że dużo osób prosi typu nagraj filmik o iPhone'ie albo typu prezenty świąteczne i tak. Ja mogłabym nagrać te filmiki tylko dla tych osób, co chcą, bo jednak te filmiki powstają dla tych osób, co mnie oglądali. Ja bym bardzo chciała, ale bardzo dużo osób wchodzących dopiero nowych czepia się, po co nam to, co nas to obchodzi, ale ja powiem typowe zdanie każdej youtuberki, czyli my się nie chwalimy, my chcemy dać wam pomysł. I tak jest, tylko ja może to ubarwię inaczej, że może nie pomysł, tylko to nie jest chwalenie, bo ja nie rozumiem osoby, która chce się pochwalić, ja nie rozumiem cechy chwalenia się, bo ja nie wiem, jaki ma ta osoba cel w tym. Bo chwalenie się w ogóle jest, świadczy o niewychowaniu, świadczy o w ogóle o nieszanowaniu drugiego człowieka, nieszanowaniu siebie, o kompleksach życiowych. No, nie będę dalej mówić, jestem osobą, która mogłabym tutaj wam jeszcze 3 godziny gadać, już mnie kręgosłup boli, ojeju, coś się starzeje chyba. No, i tak ogólnie to, no, już zapomniałam, o czym nie miałam mówić. No, i tak w ogóle to poranne rutyny mogłabym zrobić, ale, no, ale to tak odstępów troszeczkę, bo jak Lazy Day był, to troszeczkę odstępu, może w marcu, tak na wiosnę. Dobrze. Co najbardziej lubisz? Co bardziej lubisz? Słońce czy księżyc? Zdecydowanie słońce, ponieważ daje nam witaminę D3, serotoninę oraz melatoninę. Melatonina. Pozdrawiam wszystkie Niny. Nina. Jak wyglądałyby twoje wymarzone wakacje? Moje wymarzone wakacje byłyby z rodziną, bo rodzina daje bardzo dużo, a nie będę tutaj mówić o miejscach, bo lubię dużo miejsc. Drysznic czy wanna? Jaka jest twoja wymarzona praca? Aktorka. Czy nagrasz smoothie challenge? Oczywiście nagram, tylko z pozdrowieniami dla Patryka, który bardzo chce nagrać ze mną challenge. Może w niedalekiej przyszłości nagramy ten challenge z Patrykiem, który tak bardzo nalega na ten challenge. Czy nagrasz filmik Baby Food Challenge? Tak, już raz nagrałam, ale niestety ten filmik się usunął. I bardzo dobrze, bo nie było światła. Jaki wiek uważasz za najlepszy na posiadanie chłopaka dziewczyny? Myślę, że tak najlepszym wiekiem, żeby tak serio zacząć związek, to jest 14 lat, 15, tak żeby zacząć się jakoś tak spotykać, może 16, nie tak, 15 myślę. I tutaj o dojrzałość, bo można mieć chłopaka w wieku 5-8 lat, ale czy to będzie prawdziwy chłopak i czy serio to będzie miłość waszego życia? No, nie wiadomo. Jakie skarpetki najczęściej nosisz? Jednokolorowe czy we wzorki? Mam takie i takie.
Teraz raczej noszę skarpetki jednokolorowe, ponieważ jak noszę w szkole konwersy, to żeby mi nie wyglądały jakieś takie skarpety, jakieś pomarańczy, niebieski, żółty. Wolisz okropny sweter czy okropny mróz? Okropny mróz. Jakie imiona dałabyś swoim dzieciom? Jakoś teraz mi się podoba imię Natalka, chociaż myślę, że to jest takie pospolite imię. Myślę, że na tych czasach, kiedy ja będę pewnie miała dziecko, to będzie w ogóle niemodne. No, ale zobaczymy w swoim czasie. Jeżeli chłopaka, to nie wiem. Miałaś coś złamanego? Nie, nigdy nie miałam. Miałam chyba zwichnięty tylko palec, który pewnie bardzo dobrze znacie. Kogo pierwszego zaczęłaś oglądać na YouTubie? Chyba pierwszym moim takim YouTuberem pamiętam, że była Alex. Bo moja siostra miała aparat. Jeżeli Alex to ogląda, bo pewnie ogląda, to Alex, mogę ci opowiedzieć to, jak znalazłam ciebie. Moja siostra miała aparat i dzięki twoim radom trzymała ten aparat i była bardzo wdzięczna tobie. I wtedy była pierwsza youtuberka, bo wtedy, kiedy Jula zaukładała aparat, to ja wtedy bardzo lubiłam oglądać Alex i różne filmiki. Pamiętam, że My Morning Routine gdzieś tam oglądałam w ogóle. Bardzo nadal lubię Alex, więc już od jakichś dobrych 2 lat Alex oglądam, no. Bardzo dobrze ci to idzie, Alex. Pozdrowienia dla Alex. A tak ogólnie, Alex to bardzo sympatyczna osoba, więc pisałam z nią. Alex to bardzo, bardzo, bardzo kochana, słodziutka dziewczynka, dziewczyna, która jest bardzo sympatyczna z rozmowy i na filmikach, tak jak ja, ciągle się uśmiecha. No i może to nas łączy. Kogo pierwszego ojeju, lubisz odpowiadać na pytania? Oczywiście, że lubię, no. Tylko czasami jest to męczące, jak dużo razy powiem gdzieś to pytanie, a nagle patrzę po minucie miliony pytań, jak masz na imię, no. Amelia. Lubisz WF? Tak, lubię WF, znaczy, no lubię, bardzo lubię. Twoja ulubiona przekąska, która kojarzy ci się z feriami? Mandarynki. Nie, no. Jakieś tam owocki. A teraz takie pytanie, jakiego youtubera chciałabyś spotkać? Dużo youtuberów chciałabym spotkać, ponieważ dużo osób oglądam. Nagrasz filmik, co masz na swoim telefonie. Planuję nagrać, ale w lutym. Czy twoja siostra ma snapa? Tak, jula.z. Tutaj wam napiszę. Pamiętasz, jaką najśmieszniejszą historię z dzieciństwa powiedziałaś? Nigdy nie pamiętam. Pamiętam, że... Nie wiem, czy to powiedzieć. Pewnie to usunę. Że mówiłam, jak jadłam z Julką jakąś tam, nie wiem, jakiegoś ogórka czy to coś. I siedziałyśmy takie... I się bawiłyśmy w szkołę. Jula miała taki plecaczek z taką Hello Kitty, taki piżamie. Byłyśmy, ja miałam takie na główkę taką czapeczkę. Mogę wam któregoś dnia reakcję na moje z młodszego dzieciństwa filmy, bo ja mam takie filmy na płycie. I takie śmieszne reakcje. Na przykład pojechał tak, że siedziałyśmy, bawiłyśmy się w przedszkole, takie skarpetki i jadłyśmy, mama nas tam nagrywała, miałyśmy takie siedziałyśmy, że niby na stołówce i Jula tam, mama coś zadawała Julii pytania. To było wszystko takie spontaniczne i nagle... Nie wiem, czy to powiedzieć. I nagle jak krzyczę Julia, puch! I nagle Jula mówi... Później ja wstaję z krzesła i mówię, i mama mówi put, i Jula coś tam się śmieje, a ja taka wstaję, taka śmieszna, taka mówi Julia put, Julia put! I zaczęłam biegać po całym domu z plecakiem i zaczęłam krzyczeć Julia put. I to było takie śmieszne, ja wam pokażę ten film. Dobrze, bardzo dużo osób. Dlaczego nagrywasz na YouTubie? Bo jest to moja pasja i dalej będę ją kontynuować. Hej, mam pytanie, czy nagrasz i czy w ogóle nagrasz filmik, który nie jest ulubieńcem, nie mówisz tam o zwierzętach i w ogóle. Jeśli nie chcesz, to nie odpisuj. Znaczy nie odpiszę, tylko odpowiem.
nagram dużo z takich filmików typu nieulubieńcy i tego, ale będę nagrywać też tak, znaczy mi chodzi tej chyba Ani, chodzi o to, że teraz tym, tak, teraz na przykład się pojawi Q&A, później się pojawi outfit na przykład, pojawi się właśnie to, na co już może się pojawiło, będą też vlogi, zobaczymy, co się wydarzy w czasie, no. Pytanie, czy pytałaś najpierw rodziców o zgodę na nagrywanie na YouTubie? Czy od razu się zgodzili? Tak, moi rodzice, temat moich rodziców zaczyna się super, ekstra, fajnie. Schodzimy na temat nie YouTuba. Dobra, powiem jedno pytanie o moich rodzicach, czyli jak zareagowali? No tak, pytam ich o zgodę, znaczy ja tutaj nie mówię swojego zdania, żebyście tak samo jak ja postępowali. Były to wtedy wakacje, pamiętacie ten pierwszy filmik? I moi rodzice najpierw nie wiedzieli tak naprawdę, co ja robię, bo ja nagle wstawiałam filmik, dwa filmiki co minutę i nagle oni się tak dziwili, że co ja, dla kogo ja to robię, i tak naprawdę później zobaczyli, że tych ludzi jest trochę. I oni tak się dziwili, skąd ci ludzie się biorą, bo naprawdę 30 subskrypcji nagle było po jakimś kilku dniach, trzech dniach. No i moi rodzice się dziwili, no i w końcu powiedzieli, że czemu nie, żebym tylko nie podawała jakichś danych, żebym była uważna, żebym była osobą, która nie jest jakaś szalona i że wszystko pokazuje cały dom, no i no, dobrze zareagowali, ale no, powiedzieli, żebym z umysłem to jakby robiła i na pewno mnie wspierają, no i bardzo dobrze na to reagują, nie są jacyś przeciwni temu, nie jestem żadną osobą, która robi to tylko dla siebie, nikt nie, cała rodzina o tym wie, całe pozdrowienia dla rodzinki, która mnie ogląda, buziaki. No. To by było na tyle, wiem, że pytań i tak jest dużo na tym filmiku, bo ten filmik będzie pewnie długi i może nawet być nudny troszeczkę, ale dużo było pytań, naprawdę, kiedy otwieram Snapchata, jest tyle pytań, że około nawet 1000, że no, ja nie mogę tego wszystkich odpowiedzieć. Wiem, że będzie więcej Q&A, więc tych pytań, których nie było, no przepraszam, wszystkie czytałam. No i bardzo dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach, jakie chcecie filmiki dalej i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!